Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo szybko i bardzo prosto. Dzisiaj marynuję grzybki. Zobaczcie, mam tutaj piękne, malutkie, zdrowe podgrzybki, kilka prawdziwków, trochę opieniek, taka mieszanka fajnych, leśnych grzybów i włożymy je do słoiczków. Co nam będzie potrzebne do tego, żebyśmy zrobili grzybki w occie? Oczywiście czasu, żeby nazbierać świeże, zdrowe, porządne, leśne grzyby. Dobrze, co najpierw wykonam? U mnie w domu się robi w ten sposób, że obgotowywuję je około minuty, wyjmuję, później pakuję słoiczki. Tutaj, zobaczcie, mam już gotującą się wodę i będziemy partiami wrzucać pomalutku grzybki. A przy wrzucaniu grzybków uważajmy, bo one mogą się nieźle spienić. Jak już wiecie, mam kiełbasę w słoikach. Teraz będę miał grzybki. Otworzę kiedyś sobie buteleczkę. Wezmę kiszone ogórki. Usiądę sobie przy ognisku. Zawołam jakiegoś kumpla. I popróbujemy, jak to wszystko smakuje. I obgotowujemy około minuty. Pierwsza partia grzybków wyjęta i teraz wrzucamy następną partię. Grzyby wyjęte. Teraz zdejmuję ten garnek, gdzieś go tutaj postawię. A wstawię garnek z wodą, w którym zrobimy zalewę octową. Do zalewy będziemy potrzebowali oczywiście cebulkę, więc ją pokroimy teraz. Na 3 litry wody będę potrzebował takich cebulek 5-6, to są małe cebulki, a takich większych użyjmy 4. Cebulka pokrojona, więc teraz mogę ją wrzucić do wody po prostu i niech ona się gotuje. Następnie wrzucimy gorczycę, porządną łyżkę gorczycy. To jest gorczyca żółta, ona po przygryzieniu taka jest naprawdę taka jakby to powiedzieć, no nie pikantna, ale taka ostra, naprawdę podkreśli fajnie smak grzybów. Na 3 litry wody wrzucam 12 liści laurowych. Trzy łyżki cukru. I trzy czubate łyżki soli. To jest sól kamienna, taka do przetworów, najzwyklejsza. Kilka ziaren pieprzu. Jakby policzyć około 20 ziaren. Przemieszam. I jak zauważyliście, octu jeszcze nie dodaję, ponieważ ocet należy dodać na sam koniec, tylko zagotować i koniec, i wyłączamy. Zalewa niech nam się robi, a ja w tym czasie będę napełniał moje słoiczki. Tak jak wspominałem, widzicie, są podgrzybki, są opieńki. Jest kilka prawdziwków. Są grzybki większe, mniejsze, przekrojone. Taka różnorodność w słoiczku. No i teraz moje grzybki czekają tylko na gorącą zalewę. Cebulka, przyprawy już się fajnie obgotowały. Teraz czas na ocet.
wlewam na 3 litry wody 1,5 litra octu 6%. Gotowe. I teraz poczekamy, aż wszystko nam się zagotuje i będziemy od razu zalewać słoiczki. Zobaczcie, jak piękny kolor zaczynają grzybki łapać. Już nie są takie ciemne. One się robią już ładnie jasne. Właśnie ocet powoduje to, że grzybki taki piękny kolor później mają. Niektórzy dodają marchewkę, niektórzy dodają jeszcze inne rzeczy, a u mnie jest po prostu tak prosto i klasycznie. Zawsze u mnie w domu tak było. Ja po prostu tak robię. No i teraz grzybki przydałoby się zapasteryzować. A jak to będę robił? Ponieważ słoiczków jest dość dużo, więc zrobię to w piekarniku. A jak to zrobię? Już wam opowiadam. Zobaczcie, mam tutaj przygotowaną blachę z wysypaną solą. I na tą blachę teraz wyłożę moje słoiczki. A sól po to, by słoiczki nam w trakcie pasteryzacji nie popękały. Wkładamy do zimnego piekarnika. Temperaturę ustawiamy na 130 stopni. Od momentu, kiedy zgaśnie światełko, że jest piekarnik nagrzany do tej temperatury, pasteryzujemy pół godziny, wyłączamy wszystko i zostawiamy do całkowitego ostygnięcia. I życzę wam smacznego. A ja się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.